Gościem dzisiejszego odcinka MMA Fon jest zawodnik Salt Legion Bytom, Mariusz Radziszewski. Siema Radzik. Siemano. Co jest, zawsze jest tak, że na wstępie staramy się przybliżyć sylwetkę rozmówcy słuchaczom, prawda, którzy niekoniecznie Cię mogą kojarzyć. Więc powiedz proszę kilka zdań o sobie, skąd jesteś i jak się zaczęła Twoja przygoda z MMA. No więc tak, nazywam się Mariusz Radziszewski, jak już powiedziałeś. Mhm. Jestem z Bytomia, jestem głównym trenerem klubu Salt Legion Bytom. I teraz pytanie, jak się zaczęła moja przygoda z MMA? Kiedyś trenowałem karate kyokushin i kolega zabrał mnie na treningi w Lubicku, gdzie mówił mi, że gdzieś tam w parterze pokaże mi kilka chwytów. Ja w to do końca jeszcze nie wierzyłem, że to jest takie skuteczne. Więc mówię, dobra, nie ma problemu, mówię, pójdę na trening, to go, że tak powiem, z karate lokasami rozbiję. I chłopak sprowadził mnie do parteru po kilku minutach, gdzieś tam mi założył jakieś dźwignie, duszenie i w tym momencie się tym wszystkim zajarałem i zobaczyłem, że nie tylko walka w stójce może się toczyć, ale także w parterze i gdzieś tam można rzucać, też inne rzeczy robić. Także tak to się wszystko zaczęło. No to tyle tytułem wstępu. Ostatnio raz widzieliśmy się i rozmawialiśmy na gali w Tomaszowie Mazowieckim we wrześniu w tamtym roku. No pokonałeś wtedy Mahomeda Tluszajewa. No i od tamtego czasu zapisałeś na swoim koncie właściwie dwie kolejne wygrane. Pierwszą w Rosji z Magomedowem i drugą jeszcze na MMA Challenger 8 z Czechem Michałem Kozmerem. I mam pytanie o tą pierwszą walkę w Rosji z Dagestańczykiem. Uważam, że to jest jakaś kwintesencja piękna i nieprzewidywalności tego sportu, bo w pierwszej rundzie minimalnie przegrywałeś jakoś na punkty, okopywał ci nogę troszkę, punktował sobie. No i na końcu te półtorej minuty próbował wpiąć się do duszenia za pleców, no ale ostatecznie się nie udało, wytrzymałeś to. No a w drugiej rundzie sam wpiąłeś Mataleo i się cieszyłeś wygraną. Jak skomentujesz tamtą walkę, tamtą historię w ogóle? Dokładnie. Na wstępie, bo tak jak mówiłeś, walczyłem w Rosji w Machaczkali. Przeciwnikiem był Magomedow i od razu problemem było to, że ciężko było cokolwiek znaleźć o tym gościu, bo tam tych Magomedowów w tej Rosji... No właśnie, nie, żeby nie pomylić z Rashidem, bo jeszcze wrócimy do niego. Tak jest, to dokładnie. Zresztą tam tych Magomedowów to też jest pełno. I tak naprawdę niewiele o nim wiedzieliśmy, jedynie, że tam miał jakąś ksywę miejską, znalazłem jego walki, ale to były walki z 2009 roku, kiedy on jeszcze tam ważył 58 czy 60 kilo, to było z mistrzostw rosyjskich sambo, walczył tam dosyć efektownie, wygrywał wszystko w sumie gilotynami, mało bił, nie wiedzieliśmy tak naprawdę na co się przygotować, no pojechałem na tą walkę, gdzieś tam jakiś game plan sobie w głowie zrobiłem, przede wszystkim, żeby dobrą kondycję zrobić, jak zawsze. Myślałem, że będzie trochę mniejszy, jak go zobaczyłem, bo tak jak mówię, on chyba nawet pod koniec grudnia zeszłego roku miał mieć walkę w 70, więc mówię, że gościu nie może być aż taki duży, że tak powiem, ale aż taki malutki to nie był. Był niski, to prawda, ale był bardzo krępy. I okazało się, że to jakaś miejscowa gwiazda. Też tam jakieś historie o nim krążyły. No i co, była walka, tak jak powiedziałeś, gdzieś na początku mnie próbował odkopywać, ja na spokojnie sobie zacząłem, raz porządnie śpiło mi się za plecy, natomiast zaraz przy tym wpięciu za plecy poczułem, że nie jest aż taki silny fizycznie i że z każdą gdzieś tam sekundą, minutą te nie było coraz słabsze, bo na początku próbował urwać, zaciskać, nie wpinał się powoli, a potem to już w ogóle obijał i całkowicie opadł silność. W drugiej rundzie to widziałem, że już gościu pływa i wykorzystując swoją przewagę fizyczną, że tak powiem, to sam go skończyłem duszenie. Nawet do końca nie chciałem tego duszenia. Zresztą chyba też ze względu na to, że już był całkowicie zajechany, gdzieś tam mu na tętnicę nacisnąłem. Tym bardziej, że tam miałeś nie było to typowe duszenie za pleców, dlatego że tam rękę podłożyłeś mu pod jedną jego ręką. Ale to wystarczyło. Poza tym też zanotowałeś już tam dwa obalenia w drugiej rundzie, czyli widać było, że debiutant trochę prądu stracił chyba przez tą pierwszą rundę. Stracił, bo powołał się strasznie w tej pierwszej rundzie. I tak jak powiedziałem, że tam podebrałem rękę, bo chyba, szczerze mówiąc, założenie było takie, żeby to było trójkątne duszenie rękoma, ale on gdzieś tam się obrócił na ten drzew i weszło razem z ręką. Mhm.
Powiedz mi tak, czy nie boisz się walczyć za granicą, a szczególnie w Rosji, bo pytam o to, ponieważ walczenie dla rosyjskich federacji często kończyło się kontrowersyjnymi werdyktami, nie zawsze sprawiedliwymi, prawda, dla obcokrajowców. Dokładnie. Jak to jest z tobą? Wiesz co, nie boję się. Dlaczego? Bo ja lubię wyzwania generalnie. Na samym początku, że tak powiem, kariery też brałem wszystko praktycznie, co leciało, dlatego chyba pierwsze 7 walk było tak, że jedną walkę wygrałem, 6 przegrałem. Stąd teraz rekord 10-9, bo muszę cały czas nadganiać, ale zawsze wszystko brałem z marszu. Teraz już nie biorę wszystkiego z marszu, odkąd zajął się mną bossy. To gdzieś tam to wszystko sobie w głowie układamy, ale lubię walczyć. Tak jak już wcześniej powiedziałem, lubię wyzwania. Tak, na tej samej gali, nawet w Machaczkali, były jakieś tam werdykty takie, że mogły, a właściwie powinny pójść w drugą stronę. Wyszło to tak, że wszystkie walki wygrali miejscowi, poza tą moją, no dlatego, że wygrałem przez czasem. Tak naprawdę nie wiadomo, co by było, jakby ta walka ciągnęła się do końca. No a sam też jestem przykładem takiego wyniku, bo walczyłem na Ukrainie dla Rosyjskiej Federacji, bo to jest Rosyjska Federacja. Tam wygrałem u nich, sędziowie dali mi wygraną, nawet to, tak jak powiedziałem wcześniej, w jakimś wywiadzie, że to byli koledzy nawet tego mojego rywala. I potem po dwóch tygodniach okazuje się, że szereg zmienia rezultat, oni gdzieś tam wysyłają jakieś niby zażalenia, jakieś skargi, no i też nie chcą się od tego odwołać, także no jest to ryzyko, ale też fajna zabawa w tej Rosji jest, nie oszukujmy się. Słuchaj, tą odpowiedzią możemy płynnie przejść do najważniejszej informacji właściwie, jaką Łukasz Bosacki ogłosił kilka dni temu w mediach, dlatego też zdecydowałem się, żeby z tym porozmawiać. Mianowicie podpisałeś 2-letni kontrakt z największą rosyjską federacją M1 na 6 walk. Powiedz, czy oswoiłeś się już z tą informacją, czy to dotarło do ciebie, jak w ogóle się czujesz z tym? Dokładnie tak. Generalnie Łukasz do mnie zadzwonił, to chyba zeszły piątek, więc tydzień już minęło, że jest taka możliwość. Oczywiście się nie zastanawiałem, bo takich propozycji się nie odrzuca. Miałem sobie troszeczkę dłużej odpocząć po tych moich przygodach tam rosyjsko-polskich, ale jak się dostaje taką propozycję, to trzeba po prostu iść na salę, zasuwać i przygotowywać się do następnej walki, bo ona praktycznie już będzie za całe 4 tygodnie. Dokładnie. Także zasuwamy, trenujemy. No i pewnie po tej, bo to jest taka walka na szybko, to jest jakiś finał M1 Selection, a myślę, że potem już to będzie bardziej poukładane, że dużo wcześniej będę się dowiadywał o tych następnych walkach. No właśnie, bo ten twój debiut na ringu M1, no już lada moment, 27 lutego, i tak jak mówisz, to jest finał M1 Selection, no i zawalczysz w Orenburgu również z Dagestańczykiem, także się śmieję, że może jest coś na rzeczy. Gasanajew, no oni mają bardzo podobne imiona i nazwiska razem. I powiedz mi, czy jesteś w stanie już troszkę nam tutaj rąbka tajemnicy uchylić, czy masz jakiś game plan na niego? Znaczy, game plan mam oczywiście, nie będę tutaj w szczegółach mówił, jak on będzie wyglądał. Zbadałem już sobie tego przeciwnika, chociaż o nim też za dużo nie ma. Na pewno jest więcej niż o tym Magomedowie. Tam są jakieś jego walki w necie. No gdzieś tam też znalazłem inne informacje, które nie były podane ogólnodostępne, bo tam na jakichś rosyjskich forach były, że gdzieś tam boksował, że coś tam, jakieś historie niestworzone. Także gdzieś tam sobie coś poukładałem. No i oczywiście nie lekceważę nikogo, bo ci Ruscy też, tak jak mówię, tam niby ma rekord 1-2, tak naprawdę M1 już podaje 4-1 czy 4-2, a kiedyś było tak, że jechałem do Azera, który miał rekord 1-2, a na miejscu się okazało, że ma 20 walk tam wygranych i 2 przegrane, także przygotowuję się na 100%, chcę jak najwięcej pokazać w tej walce, żeby po prostu udowodnić, że gdzieś tam należy mieć ten kontrakt. No i powiedz od razu, jak ty przebiegają przygotowania, bo już niedużo czasu, no jak wyglądał w ogóle twój cykl treningowy? Powiedz o tym 2 słowa też. Na pewno nie był to pełny cykl treningowy, bo pełny cykl treningowy trwał od 7-8 tygodni, gdzie na początku robi się siłę itd. Tutaj generalnie zostało mi jeszcze trochę pary z ostatnich przygotowań, ale jak odpoczyłem, to mi pomogło, nie rozleniwiłem się aż tak, więc
więc teraz sobie wróciłem na salę, porządnie się rozruszałem w tym tygodniu, od przyszłego tygodnia zaczynam szybkość, sparingi, jutro jeszcze jadę na seminarium do Wrocławia, do Damiana Janikowskiego i do Cieśnińskiego Mariusza, także też sobie coś wyniosę z tego. No i oczywiście przygotowuję się u siebie w klubie Spartan Chorzów, u Maćka Polka i Wira, gdzie parter jest na bardzo wysokim poziomie. No i mam w planie też jeszcze pojechać na kemp sparingowy do Gniezna, który organizuje boksy. No proszę, wiesz co, odpowiedziałeś na wszystkie moje pytania, bo chciałem się spytać, jak tam współpraca z Maćkiem Polokiem, bo przecież jeszcze się widzieliśmy, tak naprawdę teraz sobie przypomniałem, w Krakowie, właśnie gdzie byłeś w narożniku, także tu się widzieliśmy, no i chciałem spytać, czy planujesz u siebie w Salt Lake Yom Bytom siedzieć i trenować, czy gdzieś się jeszcze będziesz poruszał, więc na pewno Damian Janikowski, czyli elementy zapasów, chyba fajnie, bo no, to górna półka. Tak jest, oczywiście, olimpijczyk w 100%. Także jeżeli chodzi o te kwestie, mówię, parteru, no to się nie ma co czym martwić. Oczywiście trzeba to jak dalej podtrzymywać pewien standard i pewien poziom. Natomiast jak wygląda stójka jeszcze u ciebie, powiedz? Wystałem tutaj klub w Katowicach, Kleofas, gdzie bardzo dobrze współpracuję z trenerem z boksu. Także też w tej płaszczyźnie nie ma problemu, żeby się przygotować. Natomiast za następne walki, jak już będą gdzieś tam z jakimś dłuższym wyprzedzeniem, będę chciał gdzieś pojechać troszeczkę dalej, bo też trzeba czegoś nowego spróbować. Pytam też o tę stójkę, bo przecież to nie jest ani tajemnica, że federacje rosyjskie bardziej preferują i promują jednak walki, które się toczą w stójce, tak? Jest pełno federacji, które nawet podnoszą parter po 30 sekundach, czasami to nawet nie jest 30, więc tak jest, słyszałem o tym. Więc często tam na to kładą nacisk. Oczywiście M1 teoretycznie nie jest taką organizacją, natomiast jest tam Jering i są liny, więc to też ma jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o parter, bo przecież czy się wypada, to trzeba przenosić to z powrotem do środka, czasami się przerywa. Nawet jak twoja ostatnia, przedostatnia walka, tak, bo widziałem z Magomedowem, też tak się skończyła. Był moment, że wam przerwali. To jest to, także stójkę mówisz, że będziesz trenował. No i mam to pytanie, jeżeli chodzi o M1, jesteśmy w temacie, no tam jest mistrzem w kategorii półśredniej Rashid Magomedov, który ma właśnie rekord 15-1, jest imponujący, wiadomo, rekordy, statystyki się nie biją, no ale co sądzisz, czy jest w twoim zasięgu? Już to oglądałem jego walkę bodajże z Rafałem Moksem, gdzie tam dosyć szybko wygrał, ale to chyba też Rafał był wtedy innym zawodnikiem. Przyglądałem się, ale nie tak, żeby gdzieś tam oceniać go, czy jest w moim zasięgu, czy nie jest. Na pewno, jeżeli będę miał okazję z nim się zmierzyć, to będę chciał wygrać, bo przecież nie po to się wychodzi do ringu, żeby myśleć, a to idę dać dobrą walkę, tylko zawsze trzeba gdzieś tam myśleć o tej wygranej, prawda? Jak mi nie ucieknie do UFC ani do Bellatora, to go dopadnę. Albo jak ci ucieknie do UFC, to mogłeś powiedzieć, że to go dopadnę. To UFC go dopadnę. Dokładnie. Radzik, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas nam, całej redakcji i słuchaczom portalu MMA TV. No i życzę ci, żeby, mówię, to jest najważniejsze, końskie zdrowie, żeby cię kontuzje omijały. No i 27 wygraj. Dzięki wielkie jeszcze raz i na koniec chciałem też pozdrowić oczywiście moich sponsorów Formę, AWG, Bosego z TM Successem, Invictus Bros oraz Pinch, no i wszystkich chłopaków, którzy pomagają mi się przygotować, całej mojej rodzinie, i pozdrawiam wszystkich fanów. Do usłyszenia, do zobaczenia, dzięki wielkie.